Kontrowersyjna przeszłość Bones i Buddy'ego, podejrzane zachowanie programu MyCleanPC, program AirKill i jego zdolność pokonania wirusa całkowicie usuwającego system, czy wirusy pochodzące z fejkowych reklam. W tym odcinku omówimy sobie m.in. te programy, a dodatkowo sprawdzimy, czy polecany przez Was program AirKill faktycznie poradzi sobie z takimi wirusami jak Bonesify, czy zatrzyma procesy wirusów pobranych z reklam. Teoretycznie AirKill można zaliczyć do rodziny antywirusów, z tym, że nie skanuje nam plików, czy też nie działa w tle z włączonym systemem. AirKill nazwałbym bardziej kołem ratunkowym, jeśli wiemy, że coś z naszym systemem niedobrego się dzieje, a nasz aktualny antywirus bez żadnej przyczyny strzelił sobie drzemkę. Idealnie, kiedy ktoś wpadnie na pomysł otworzyć groźnego wirusa z internetu. Ale to potem. Jeśli filmiki na tym kanale w takim wymiarze podobają Ci się, zostaw łapkę w górę oraz napisz w komentarzu cyberskrzynka, a przytnę Ci serduszko. Tak samo nazywa się seria, którą rozpoczynam dzisiejszym odcinkiem. Seria będzie miała charakter trochę mroczny i tajemniczy, a na Discordzie możecie mi napisać kolejne pliki bądź strony, które mam przedstawić w kolejnym odcinku. Jeśli na początku lat 2000 miałeś komputer i brakowało Ci zdrowego rozsądku lub brak antywirusa, prawdopodobnie kończyłeś z uroczą, ale złośliwą, purpurową małpą o imieniu Bonesy Buddy, która tłoczyła się na ekranie Twojego komputera. Potrafiła rozmawiać, opowiadać dowcipy, śpiewać i generalnie denerwować. Obiecywała pomoc w korzystaniu z internetu, ale głównie przeszkadzała. Jeśli nie wiesz, czym jest Bonesy Buddy, ta historia może brzmieć dość dziwnie, ale tło tego zjawiska jest jeszcze bardziej dziwne niż sama małpa. W dzisiejszych czasach wirtualni asystenci wydają się być czymś zupełnie normalnym, na przykład Alexa, Siri albo Google, nawet Cortana to już nazwy powszechne, a my akceptujemy pomysł, że bezcielesny, niejasno ludzki głos może pomóc w codziennych zadaniach. Przynajmniej ma to dla nas sens, ale kto pomyślałby, że fioletowa, kreskówkowa małpa mogłaby pomóc w korzystaniu z internetu w 99 roku? Aby zrozumieć to pytanie, musimy wrócić do innej znajomej twarzy z przeszłości, Clippiego. W wydaniu Office 97 Microsoft wprowadził asystenta biurowego, animowaną postać, która pojawiała się, aby pomóc w pracy. Domyślną postacią był Clippy, spinacz do papieru z googlującymi oczami, który często przeszkadzał, gdy pracowałeś nad dokumentem. Oprócz aspektów rozrywkowych, Bonesy twierdził, że oferuje bardziej praktyczne funkcje. Miał wbudowany kalendarz, który pozwalał śledzić wydarzenia i mógł synchronizować się z mailem, aby odczytać twoje wiadomości. To był jednak praktycznie cały zakres jego funkcji. Można było wpisać w pole szukania terminu lub adres strony internetowej, a Bonesy przekazałby to do przeglądarki, ale to wydaje mi się, że było zupełnie skomplikowane, bo wystarczyło otworzyć po prostu przeglądarkę. Ostatecznie Bonesy Buddy był bardziej przydatny jako zabawka niż jako rzeczywisty program użytkowy. Bonesy Software, firma odpowiedzialna za Bonesy Buddy'ego, borykała się z wieloma problemami prawnymi od 90 do 2004 roku, kiedy to Bonesy Buddy ostatecznie po prostu zniknął. W 2002 roku firma stanęła przed sądem ze względu na pozew zbiorowy związany z używaniem nieuczciwej reklamy. W wyniku ugody w 2003 roku Bonesy zgodził się przestać stosować fałszywe przyciski X, które nie zamykały reklam i musiał jasno oznaczyć swoje wyskakujące okienka jako reklamy. Dodatkowo musieli zapłacić ponad 170 tysięcy dolarów na pokrycie kosztów sądowych. Ale szczerze myślę, że dzisiejsze programy też używają podobnych trików i niestety nie dotyka ich żadna kara finansowa. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, nie mam pojęcia, kto hostuje tą stronę, ale Bonesy Buddy'ego dalej można pobrać. O ile zwykła wersja Bonesy'ego nie była na tyle niebezpieczna, oprócz oczywiście wykradania danych, to kilka lat temu powstała groźniejsza wersja, czyli Bonesify. Jest to wirus stworzony przez społeczność, który został zaprezentowany przez jednego z zagranicznych youtuberów podczas streama zniszczenia systemu Windows Vista. Po uruchomieniu programu na ekranie komputera pojawia się klon Bonesy Buddy'ego, krzycząc, że podobnie przybył, aby zniszczyć komputer, czy coś takiego. Bonesify w dosłownym tłumaczeniu mówi, że wstrzykuje swoje piękno do wszystkich programów, co skutkuje zmianą ikony programów na obraz twarzy Bonesy'ego, zmienia pasek zadań i menu startowe. Widzieliście to na pewno u mnie na live, 1000 razy to otwierałem. Ponadto zmienia nazwę okien na Hello Expand Dong, odnosząc się do nazwy, którą streamer nadał sobie podczas instalacji oryginalnego Bonesy Buddy'ego podczas live'a, kiedy niszczył sobie Windowsa XP. Niektóre nazwy aplikacji również zamieniają się na Bonesy Was Here, następnie wyskakują nam okienka z groźbami o zniszczeniu komputera. Ponowne uruchomienie komputera w tym momencie raczej nic wam nie da, po prostu spowoduje to spamowanie kolejnymi oknami, a ostatecznie prowadzi do po prostu blue screena. Na domiar złego Bonesy ustawia minutnik na 30 sekund, co 10 sekund informując o pozostałym czasie. Po zakończeniu odliczania aktywuje ostateczne zniszczenie. Wielu userów twierdzi, że oczywiście podstawowy antywirus zabezpieczy nas przed działaniem Bonesify, lecz brak antywirusa powoduje brak odwrotu. Ja przy okazji otworzę Bonesify bez włączonego antywirusa, poczekam aż system się zainfekuje i wtedy otworzymy sobie AirKilla. Generalnie to szczerze nie mam pojęcia, czemu to cały czas działa na Windowsie 10 i na 11 bodajże też da się to po prostu zainstalować. A dziwne jest to, ponieważ był to program, tak jak mówiłem, skierowany do użytkowników Windowsa XP. Wszystko działa oprócz tego, widzowie, że tutaj się pokazuje niebieskie tło, czego nie było w Windowsie XP.
MyCleanPC do czynienia miałem wiele, bo kto oglądał moje live'y i poprzednie filmy, ten wie, że program ten wydaje się być fejkowy. Dlaczego nie mówię, że jest fejkiem? Nie chcę po prostu, aby moja teza była twierdząca. Wokół programu znajduje się tyle kontrowersji, że osoba pokroju mojego i twojego zapewne szybko zrezygnowałaby z instalacji tego programu. Jeśli chcielibyście poczytać opinie w internecie na temat tego programu, szybko się dowiecie, że opinie na Trustpilocie i na Google oscylują w okolicach 4-3, chociaż ostatnie opinie nie za bardzo to potwierdzają. Czyli może wychodzi, że po prostu te opinie są fejkowe. Dobra, DaVinci, gadasz głupoty, nawet nie masz żadnych dowodów. Otóż to. Program oczywiście jest darmowy do pobrania, a na stronie głównej wita nas sympatyczna, animowana postać i clickbaitowy napis Start Free Scan. Nie bez powodu powiedziałem, że jest darmowy do pobrania, bo na tym jego darmowość się kończy. Pomimo tego, że zainstalowałem świeży i nowy system Windows 10, nadal po skanowaniu program znajdzie błędy w naszym systemie i rejestrze, których naprawa oczywiście kosztuje. Sprawa z ich chatbotem oczywiście jest wspaniałą inicjatywą. Faktycznie po chwili łączymy się z prawdziwym konsultantem. Szkoda tylko, że od razu jest namawianie do kupna największego pakietu oscylującego w granicach około $200 miesięcznie. Jeśli byliście na poprzednich moich live'ach, mogliście być świadkami, jak owy konsultant wysłał mi jakiś dziwny plik, który po otworzeniu na moim komputerze spowodował, że agent zaczął kontrolować mój system. Wszystko przypominało działanie podobne do AnyDesk'a, czyli, jak ktoś nie wie, sterowania zdalnego komputera. Tutaj jeszcze chciałem zrobić wstawkę, bo generalnie zapomniałem, że jestem zbanowany na ich stronie od kilku miesięcy. Powód bana był taki, że pytałem na ich czacie, czy nie mają nic tańszego niż pakiet za $200 miesięcznie. Drugi powód był pewnie taki, że chciałem na live'ie ich zdemaskować i pytałem, czy osoby, z którymi rozmawiam, mam na myśli tutaj zdjęcia profilowe owych konsultantów, są prawdziwe, na co otrzymałem odpowiedź, że oczywiście są, jednak po wyszukaniu ich zdjęć w Google Image okazywało się, że są to zdjęcia przypadkowych ludzi. Ciekawe, czy ci ludzie w ogóle o tym wiedzą, więc kolejny minus. Jedynym sposobem w moim przypadku, czyli ponowne odpaleniem czatu i rozmowa z konsultantem, było włączenie prywatnej karty Opery z VPN-em. Wtedy dopiero miałem możliwość i okazywało mi się faktycznie okienko z owym czatem. Na domiar złego wykorzystałem program, któremu ufam, czyli skaner antywirusowy AntiMalwareBytes, i oczywiście nie jest to żadna reklama. Po prostu przeskanował mi świeży system Windows i okazało się, że pliki systemowe zostały zarażone i coś zostało dodane do rejestru systemu. A ty, drogi widzu, napisz, co sądzisz o całej sytuacji związanej z tymże programem. Ja przy okazji sprawdzę, czy program AirKill, którego mi wcześniej polecaliście, wykona jakąś czynność z programem MyCleanPC. Zanim zaczniemy nowy rozdział pierwszego odcinka nowej serii Cyberskrzynka, los się do mnie uśmiechnął i moja prowokacja na czacie z konsultantem niespodziewanie udała się bez specjalnego wysiłku, a mianowicie po informacji, że jestem panem w podeszłym wieku i nie za bardzo znam się na komputerach, miły pan z Indii zaproponował mi, żeby mógł sterować moim komputerem, żeby pomóc w pobraniu ich programu. Na potrzeby odcinka oczywiście się na to zgodziłem, po wejściu w link pobrałem program do zdalnego sterowania moim komputerem, zawsze to robię, a mianowicie plik, który od niego otrzymałem, przeskanowałem przez stronę Total Virus, która pozwala przed otwarciem sprawdzić plik przez różne sygnatury antywirusowe. Jednak ku mojemu zaskoczeniu strona po przeskanowaniu pokazała, iż w pliku nie ma żadnego wirusa, co było dla mnie naprawdę bardzo dużym zaskoczeniem, ponieważ na live'ie, z tego co pamiętam, też to robiliśmy i coś tam znalazło, nie pamiętam teraz dokładnie. Pan z uśmiechem na twarzy wszedł na mój system i otworzył oczywiście główną stronę, pobierając plik. Po drugiej prowokacji, a mianowicie po informowaniu, że mam popsutą klawiaturę i nie jestem w stanie wprowadzić numerów karty bankomatowej, i zapytaniu, czy mogę wysłać po prostu zdjęcia mojej karty, aby mógł on dokończyć transakcję, powiedział, że tak. Wy napiszcie w komentarzu, czy taka polityka firmy jest w ogóle legalna i dozwolona, a idąc dalej, to typ wysłał mi kolejny link z kolejnym sterowaniem systemu i tam na czacie kazał mi wysłać zdjęcia karty bankomatowej. Stwierdziłem, że na tym skończę swoją prowokację, chociaż tak naprawdę mogłem jakieś inne fajne mu zdjęcie wysłać i brnąć w to dalej, ale ten odcinek oczywiście kiedyś się musi skończyć. Sytuacja z wirusami pochodzących z reklam nie jest taka prosta, przynajmniej w moim wypadku. Zawsze kiedy korzystam z komputera prywatnie, to takich reklam potrafię mieć naprawdę dużo, pomimo adblocka. Jednak kiedy chcę nagrać film o tym, albo jakiś właśnie odcinek, robi się problem, ponieważ wszystkie reklamy magicznie znikają. Adware, czyli to, o czym teraz mówimy, to rodzaj oprogramowania, który jest zaprojektowany głównie do wyświetlania reklam na komputerze naszym. Głównym celem Adware jest generowanie przychodów dla twórców poprzez wyświetlanie reklam, często w postaci banerów, okienek pop-up, na pewno wiele razy to widzieliście, czy też strzykiwanie reklam bezpośrednio do przeglądarek internetowych. Rodzajów adware'ów jest naprawdę bardzo sporo, nie będę teraz wszystkich wymieniał. Najwięcej oczywiście spotkacie ich na stronach dla dorosłych, czy też stronach do pobierania plików. Na pewno mieliście taką sytuację, że na ekranie mieliście 10 przycisków do pobrania i nie wiadomo było, który z nich jest prawdziwy. Ja rozwiążę zagadkę wszechczasów, pobiorę plik, który nie był moim docelowym plikiem, sprawdzę, co tam jest i na czym polega geneza niektórych programów widmo. Tak je nazwałem, ponieważ ciężko mi znaleźć inną odpowiednią nazwę do tego typu rzeczy. Są to pliki, które najczęściej
części wymagają hasła, które znajdują się na stronie pobierania. Moja teoria jest po prostu taka, że w jakim stopniu utrudniają pracę antywirusa. Wiadomo, jeżeli nasz wirus jest zaszyfrowany hasłem, no to antywirus nie ma raczej do niego dostępu. Ciężko jest mu cokolwiek przeskanować, skoro archiwum jest zablokowane hasłem, więc często plikowi exe towarzyszy krótka informacja o tym, żeby dany program zadziałał, to użytkownik jest zmuszony do wyłączenia działania antywirusa, czego oczywiście nie polecam, co daje oczywiście zielone światło autorowi wirusa i mogą wasze dane po prostu być skradzione. Niedawno na Discordzie pytałem się, gdzie możemy znaleźć tego typu wirusy z reklam, odpisaliście mi, że dobrym sposobem jest wejście na YouTube'a i poszukania cheatów do popularnych gier, na przykład CSGO, w tym roku również CS2, także sprawdzimy to. Jeżeli chcesz mi pomóc stworzyć tego typu treści, wejdź na Discorda z linku w opisie, dołącz do społeczności Imperium Da Vinci'ego i napisz, gdzie jeszcze możemy spotkać takie rzeczy. Adwery najczęściej znajdziemy pod prawdziwymi przyciskami download, tak jak widzicie, wystarczyło kilka wyszukań na Google i udało mi się pobrać jakąś dziwną grę, która co prawda nie jest żadnym szkodliwym plikiem ingerującym w nasz system, a tak przynajmniej pokazuje nam Total Virus, to jednak jest to niechciane oprogramowanie. Najłatwiejszym sposobem jest wpisanie w Google'ach po prostu popularnej nazwy danego programu z dopiskiem crack albo free download. Jak widzicie, pobrałem tu jakiś cheat, który wirus Total uznał jako wirus, a dalsze czynności tego programu zostały już zablokowane przez antimalwara. Program po prostu udaje, że chce dobrze dla kompa, a po przeskanowaniu jakimś antywirusem może się okazać, że macie na kompie koparkę kryptowalut. Ostatnim rozdziałem tego odcinka jest oczywiście zakończenie, czyli program AirKill i jego działanie na niebezpieczny wirus Bonzify, czy jego reakcja na MyClean PC. Krótko przypomnę, że AirKill to program, który możemy sobie otworzyć w awaryjnej sytuacji, kiedy wiemy, że w tle systemu działa nam wirus, a nasz antywirus główny nie zareagował, bo takie sytuacje niestety też się zdarzają. Generalnie na tym systemie, na którym teraz nagrywam odcinek, jak widzicie, program AirKill naprawił mi coś w rejestrze, bo tak, jeżeli chodzi o rejestr, niektóre wirusy potrafią tam nieźle nagrzebać, a AirKill cofa wszystkie wyrządzone szkody. Po odpaleniu Bonzify'a, tak jak mówiłem wcześniej, małpa mówi, że w ciągu 30 sekund nastąpi destrukcja systemu. Ja w tej samej sekundzie, zobaczcie, odpaliłem AirKilla i jak widzicie, proces Bonzify'a został usunięty, po prostu usunięty, wraz z nim jakiś drugi program. Jeżeli chodzi o reakcję AirKilla na MyClean PC, to tutaj nie ma fajerwerków, program po prostu kontynuował swoje działanie, a AirKill nie wygrał w nim nic, co mogłoby spowodować jego zamknięcie. System, który zainstalowałem na potrzeby tego odcinka, oczywiście będę musiał usunąć, bo po pełnym przeskanowaniu antimalwarem znajduje się tam około 100 wirusów, a ja tym ciepłym akcentem będę was żegnał. Obiecuję, że każdy odcinek z tej serii będzie wiązał się z researchem tak, żeby każdy następny film był pełen informacji i ciekawostek o różnych programach, wirusach, antywirusach i tym podobne. Link do Discorda macie w opisie, tam możecie pisać, jakie rzeczy mają się pojawić w następnej cyberskrzynce. Trzymajcie się cieplutko i nie zapomnijcie zostawić po sobie łapki w górze.